ręką po twardowicach, żebyśmy się pamiętali i często do nas przyjeżdżali. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na taki wspaniały jubileusz. I drodzy Państwo, z tej okazji chciałbym złożyć wszystkim jubilatom serdeczne życzenia, wszelakiej pomyślności, dużo zdrowia, dużo aktywności, szczególnie dla naszego wspaniałego zespołu Twardowianki, ponieważ jest to zespół znany ze swej inwencji twórczej i niebanalnych pomysłów, żeby nie wspominać ostatnich występów, jakże wspaniałych. Drodzy Państwo, wszystkiego dobrego, dużo szczęścia, zdrowia, wszelakiej pomyślności, żebyśmy mogli świętować jeszcze wiele wspaniałych jubileuszy. Drodzy Państwo, na ręce Pani Prezes przekazuję te róże. Indywidualnie proszę o przekazanie dla wszystkich członków zespołu. Mamy list gratulacyjny, widzę, że mamy zestaw kopertowy również w środku i piękne tablo okolicznościowe. Ja pozwolę sobie przeczytać Państwu właśnie list gratulacyjny. Szanowni jubilaci, dekada pracy artystycznej zespołu śpiewaczego Twardowianki przyczyniła się w ogromnej mierze do promocji oraz popularyzacji piękna lokalnego folkloru. Poprzez śpiew i muzykę przekazywane są najważniejsze wartości, o których istnieniu w dobie dzisiejszego pędu być może już się zapomina. 80-lecie powstania działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Twardowicach także stanowi przykład i dowód na to, że dawne obrzędy i tradycja mogą trwać wiecznie, a wszyscy mogą czerpać z nich nieograniczone mądrości. Jednocześnie pokazujecie nam, jak łączyć tradycję z nowoczesnością. Śmiało przekraczacie granice tradycji, podejmując również współczesne tematy. Te wyjątkowe jubileusze są dla nas powodem do dumy oraz okazją do wyrażenia podziwu i uznania za wieloletni trud i zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Pragniemy złożyć serdeczne gratulacje i podziękowania za tak wytrwałe działanie na rzecz organizacji budujących nasz gminny koloryt. Przewodnicząca i wójt gminy.
a wraz z nim twardowskie dziewczyny. O, proszę bardzo. Proszę kochani, zaśpiewajcie z nami.
Weź ten